Vlogmas dzień czwarty! Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. Mamy dzisiaj vlogmas dzień czwarty, my jesteśmy właśnie w samochodzie, jest 8 rano i pochodzi i czekamy aż trochę zejdzie lód, bo jest strasznie zamarznięty. No i muszę poczekać, ale tak zimno jest. Alex śpiewa świąteczne piosenki. Keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight. Cieszę się do was, dlatego że moja córa poszła spać i spała półtorej godziny. A ja w tym czasie miałam naprawdę bardzo dużo do zrobienia, a więc zrobiłam wszystko, co miałam. Wszystko, co było trzeba, to wysłałam, a więc jestem taka spokojna już na resztę dnia, bo wiem, że tak naprawdę nic mi nie zostało. Żaden termin mnie nie goni, a więc dziękuję, Melisa. Dziękuję, Melisa, za pozwanie. No, jak ja cię wyspałam? Od razu radziosiejsza dziewczynka. Ale musimy powiedzieć, dlaczego masz jeden smoczek w buzi, a drugi smoczek w ręku? Plan na dzisiaj jest taki, że na pewno jedziemy do sklepu, aby kupić Aleksowi nową bombkę. Jak widzieliście wczoraj, ta bombeczka się stłukła, ale no po prostu tak przykro nam jest, tak nam jest przykro, że jedziemy mu dzisiaj kupić nową bombeczkę. O 16.30 go odbieramy. Loron dzisiaj poszedł do pracy na rano, a więc o 12.30 będzie w domku. Zaraz mu napisze SMS, czy chce jechać z nami po tą bombkę. No, czy chce z nami jechać, czy może same pojedziemy od rana i będzie z głowy, tak? Bo... Kochana moja, kochana, taka wyspana. Boże, jak ja lubię, jak ty jesteś taka wyspana. Od razu inna dziewczyna. Teraz zjemy jakiegoś owocka. Tak, zjemy owocka. Zjemy owocka. Cześć, jestem pan kot. Jestem pan kot. Wow. Chodź. Wow. Hej. Wherever you are on this winter night, I hope that you are safe out of the cold and doing all right. Whomever you pray to. Tylko na marginesie, czy ja już wam mówiłam, że mam najlepszego faceta na świecie? Z jakiej okazji? Bez okazji. I czy pomożecie mi powiedzieć, czy on nie jest najlepszy naprawdę na świecie? On dopasowuje moje kwiaty do feedu, jaki mam na Instagramie. Jak była jesień, to przyniósł mi z pomarańczowym i takie jesienne kwiaty, a teraz są białe i czerwone, czyli takie jak moje zdjęcia nowe na Instagramie. Szczerze powiem wam, że nie wiem, czy on to robi specjalnie. Nie mam pojęcia, ale nie interesuje mnie to. Udaje mu się. 12.04. Ja z olejem awokadowym na głowie. Malutka zjadła, ale coś taka nie w humorze. No, coś nie w humorze, a więc sobie tańczymy, chodzimy, nosimy się, a jak tylko Loron wróci, to ja pod prysznic. A dzisiaj nasz dzień taki strasznie, strasznie dziwnie rozbity. Z reguły nie chodzę pod prysznic o 12.30. No, ale dzisiaj tak będzie, tak? No. Come on in, come on up, come on over, for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together, for a good time, smile my dear. Come on in, come on up, come on over, we'll be dancing round the tree. Ogarnęłam się, udało nam się nawet wyjść z domu, jedziemy do sklepu, aby... Jedziemy do sklepu, aby kupić Aleksiejkowi bombeczkę i wejdziemy jeszcze do drugiego sklepu, żeby obejrzeć wózek, dlatego że jeszcze wózka nie kupiliśmy, a wyjeżdżamy za 20 dni, no i nie wolno sobie chyba wziąć tego dużego wózka i przydałby nam się jakiś malutki wózeczek podręczny do składania, taki wiecie, szybko do samochodu, bo nawet ten wiecie, wyciągnąć, złożyć, ale jest duży wózek, mega wygodny, uwielbiamy go, no ale duży.
A więc idziemy zobaczyć do jednego sklepu, czy właśnie nie będzie jakiegoś wózeczka takiego mniejszego. Mam już jakieś takie swoje typy, ale zobaczymy, bo na zamówienie online chyba jest już trochę za późno. Chyba że zrobiłabym jakąś taką ekspresową przesyłkę. Zobaczymy. Mamy godzinę 14:22, no i jedziemy. Ktoś mi powie, czy nie jesteśmy najlepszymi rodzicami na świecie. Specjalnie po... Oh, bombkę. Mamy lampeczki, które kupiłam, ale słuchajcie, było napisane, że jest 140 lampeczek i że to jest 13 metrów, ale jakoś tak, wiecie co, nie pomyślałam, że przecież te 13 metrów jest naprawdę ogromnie za dużo na naszą choinkę, a więc na pewno tego na choinkę nie możemy założyć, bo to jest po prostu stanowczo za duże. Ta choinka jest takich rozmiarów, a więc no nie ma opcji. To co zrobiłam, to zdjęłam te lampeczki, które były na oknie na zewnątrz i nałożymy te, ewentualnie taką drugą paczkę. Zobaczymy, bo te są o wiele, wiele krótsze, a więc założę lampeczki sama, bo z dzieciakami lampki to ciężko. I Lolo pojechał po Alexa i zaraz będziemy ubierać razem. Mamy nową bombeczkę dla Alexa, która z Was pisała mi, żebym napisała jakoś ładnie tutaj gdzieś daty, a więc 2014 na Alexa i 2019 na Melisy. I to bardzo dobry pomysł i na pewno tak zrobię jakimś takim brokatowym lakierem. Może nie dzisiaj, ale później. Drugą rzeczą, jaką ma, jest taki piernik. Pomyślałam, że będzie super wyglądał na lodówce i też będziemy mieli taką pamiątkę z naszych pierwszych świąt w czwórkę. To ci truc pour toi. Eh? Bah, dépose tes chaussures et je te le donne. C'est un mini mini cadeau. Ouvre. Tu fais attention. Ouais, c'est la même. Merci pour la déposer. Ouais. Okay. Non. Something magic that never gets old. When the stars are more clear and the air is cold. And you see it all over the place. Town in glitter puts a smile on your face. So light up a candle and let it be days of grace. So happy Christmas. It's time again. Let there be wonders and smiles for every friend. I'm just a sinner. It seems to be to the end. This December will light up the dark. Joy bells ringing and snow will be here until March. It's that time of the year you've been told. Something magic that never gets old. Thank God it's Christmas. My love has been awful cold. So happy Christmas. It's time again. Let there be wonders and smiles for every friend. I'm just a sinner. It seems to be to the end. To
Jestem. Przepraszam, ale nagrywam dla Was ósmy pocket i mam wrażenie, że ta kamerka, mam wrażenie chyba, ja nie umiem ustawić jej na wieczory, a druga kamera mi się już po prostu rozładowała, a więc jestem tutaj i sorry, że tak się świecę, ale mam krem na buzi i przychodzę do Was z moim kolejnym kalendarzem adwentowym i po prostu płakać mi się chce, jak nie czytam niektóre te historie. I tutaj mam znowu dziecko, ale po prostu ja nie wiem, jestem chyba dlatego, że jestem mamą, to po prostu jak czytam te historie innych mam, to po prostu aż mi się serce kraje. Proszę bardzo, tutaj macie zbiórkę. Sen przynosi mu śmierć. Piękny chłopiec. Mikołaj ma na imię. I słuchajcie, zobaczcie, jest 58%. Zostało tak naprawdę tylko 138 tysiąca złotych. To nie jest niemożliwa kwota. Nie mówimy tu już o milionach. Ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli tak. Zapraszam do subskrybowania, jeśli jesteście tutaj nowi. Widzimy się w następnym filmie. Pa!